Cześć, tu Sebastian Parat, strefa sprawności. Dowiesz się po obejrzeniu tego filmu, co zrobić, by poprawić swoje kopnięcia poprzez pracę nad zakresem ruchu w biodrach. Przy okazji rozciągnąć się i nabrać nieco luzu. Ćwiczenia, które zaprezentowałem w materiale, służą jako przykład, więc możesz po prostu uzupełnić nimi swoją rutynę treningową, albo wykonać cały trening. Możesz go zrobić w formie obwodu na czas, co szczerze powiedziawszy, najczęściej robię sam. Jest to bardzo wygodna opcja. Działam wtedy po minucie pracy na ćwiczenie i daję sobie 15 sekund na przejście do kolejnego lub po prostu zmianę strony. Masz też możliwość zrobienia tego na powtórzenia, i wtedy, dla solidnego efektu, zalecałbym około 20 powtórzeń sumiennie wykonanych na stronę dla porządnego utrwalenia efektu. Moja pierwsza propozycja to przysiad kozacki lub przejścia w przysiadzie kozackim. Ważne jest to, że ćwiczenie traktujemy dosłownie jako przysiad, więc zachowaj formę pracy bioder jak w porządnym, głębokim przysiadzie, co oznacza, że ciężar ciała musisz wynieść do tyłu i rozmieścić pomiędzy obie nogi tak aby odczuć rozciąganie ud i mówiąc prosto bioder. Mówię prosto, bo nie zajmujemy się w tym momencie anatomią, więc nie będę wymieniał co i jak pracuje w tym momencie, bo chodzi nam o skupienie się nad samym efektem tego ćwiczenia. Stopa nogi podporowej przyklejona całą podeszwą do podłoża. Druga noga, jak zwróciłeś, zwróciłaś pewnie uwagę, jest wyprostowana w kolanie i za pomocą spięcia mięśni dobrze jest wyobrazić sobie, że wciskasz dół podkolanowy w stronę podłoża. Wszystko to ma służyć pogłębieniu aktywacji Twoich tkanek. Możesz zastosować wariant, gdzie pracujesz z palcami zadartymi w stronę piszczeli. Wtedy wypychaj mocno piętę i faktycznie naciągaj tą stopę w swoim kierunku, aby odczuć dodatkową aktywację tylnej grupy mięśni podudzia i uda. Masz też opcję naciągnąć palce i stopę, czyli, tak jakby, wypnąć je przed siebie i poczuć, jak zmienia się praca i aktywność tkanek. Więc po prostu polecam wypróbować sobie oba podejścia. Pilno-aktywnego brzucha. I mam tutaj na myśli, żeby trzymać go w lekkim napięciu przez cały czas, aby mieć kontrolę nad postawą, a nie o to, że ma być spięty na maksa cały czas. I po prostu nie garb się. Każde przejście wytrzymuj od około 3 do 5 sekund, żeby pogłębiać i sukcesywnie utrwalać zakres ruchu, który wypracowujesz sobie z każdym powtórzeniem i codziennie wracając do tej aktywności. Moja robocza nazwa tego to Przejścia w Rozkroku. I teraz uwaga, bo tutaj nie chodzi o to, kto jak głęboko może zejść, bo nawet ktoś, kto robi niemal pełny szpagat, rozkroczny, może odczuć efekt po regularnym stosowaniu tego ćwiczenia. I tak samo ktoś, kto ledwie rozstawi nogi na kąt 90 stopni w biodrach, co zresztą kilka lat temu sam prezentowałem, również odczuje, że praca w ten sposób uwalnia od napięcia, i tak naprawdę jedyną drogą jest po prostu sumienny trening. I non-stop, powracanie do tego, co jest skuteczne powracanie do. Tego, co jest skuteczne. Powracanie do tego, co jest skuteczne. Zaczynamy od wejścia w swoje 90% możliwości zakresu ruchu, tak, żeby było już dosyć niewygodnie, ale jeszcze była możliwość na zrobienie pracy w stawach. Wejście w rozkrok zaznacz napięcie mięśni ud. Tak żeby wyprostować kolana, i zatrzymaj taką postawę przez cały czas robienia przejść. Raz, że izometria jest szalenie ważna dla rozwoju siły i kontroli, a dwa, że jest w tym momencie formą zabezpieczenia przed nadmiernym obciążeniem stawów. Przemieszczając dłonie po podłodze, idź w przód do momentu, w którym poczujesz ostateczny opór po wewnętrznej stronie bioder i dokładnie wtedy zepnij pośladki tak, aby poczuć jeszcze jakbyś lekko dopychał się za pomocą tego spięcia Dopychała się za pomocą tego spięcia do pogłębienia tej pozycji, czyli w kierunku podłogi. Nie musisz nawet fizycznie się przemieścić, chodzi o samą aktywność mięśni i kontrolę, budowanie tej kontroli właśnie w takim newralgicznym punkcie. Lekkie wygięcie w dolnej części pleców będzie tutaj raczej naturalne, ale to nie zwalnia Cię nadal z wprowadzania lub kontynuowania nawyku kontroli brzucha i postawy. Idąc w tył, dotrzyj do momentu, w którym będziesz czuć, że się rozciągasz dosyć mocno, ale nadal jesteś w stanie kontrolować, co dzieje się z twoim ciałem. Głównymi punktami podporu są dłonie i pięty, ale może już zauważyłaś, zauważyłeś, że dla pogłębienia efektu na miarę swoich obecnych możliwości, staram się również w pewnym momencie przechodzić przez dociskanie wewnętrznej strony stóp do podłogi. Co znacznie, znacznie ułatwia mi aktywację wewnętrznej strony moich bioder, którą tak naprawdę, jeśli chodzi o mnie, mam najbardziej pozamykaną. Nazywałbym to po prostu kolokwialnie. Stąd też po długiej, długiej pracy nad rzeczami tego typu taki wniosek, właśnie. Idziemy do tak zwanej przeze mnie roboczo zmodyfikowanej pozycji gołębia, ponieważ oprócz niej samej będziesz też wykonywać skręty tłowia. Gdy ja sam robię ruchy, które właśnie pokazuję Ci na ekranie, oprócz pośladka czuję także mięsień dwugłowy uda oraz wewnętrzną stronę uda nogi rozciąganej. Często to uczucie rozchodzi się aż do pachwiny. Mówiąc to, chcę Ci zobrazować, że nie ma czegoś takiego jak ćwiczenie na konkretną jedną partię mięśniową, rozciągającego, siłowego czy jakiegoś tam sobie wymyślimy, ponieważ ciało jest zbiorem współpracujących ze sobą elementów, dlatego różnorodność jest dla Ciebie dobra. Sposób przeprowadzenia techniki, który prezentuję na ekranie, pozwoli Ci nie tylko skupić się na nogach i biodrach. Ale jak się zapewne domyślasz, także otworzyć i uwolnić od napięcia taśmy anatomiczne przebiegające przez praktycznie całe Twoje ciało, w szczególności, w szczególności, przepraszam, spiralne oraz boczne. Dlatego ważne jest, aby skupić się na sumiennej pracy i maksymalnym wykończeniu zakresu ruchu. Tutaj też taka moja porada, że dobrze by było skupić się na tym, żeby ten skręt przytrzymać przez przynajmniej 3 do 5 sekund. Począwszy od wejścia do pozycji, ustaw w kolanie taki kąt, który pozwoli jednocześnie czuć umiarkowane rozciąganie i położyć pośladek rozciąganej nogi na ziemi. Im dalej odsuniesz pod udzie i zbliżysz się do kąta 90 stopni w kolanie, tym intensywniej powinno być ci pracować. Teoretycznie, ponieważ każde ciało zareaguje na swój sposób. Jeśli potrzebujesz ułatwienia, zrezygnuj na początku z mocnego skłonu. I ustawienia się na przedramionach nie ma nic złego w dostosowywaniu warunków do siebie. Jeśli jesteś lepszy, lepsza niż moja technika, lub jeszcze nie robisz tego tak dokładnie jak ja, to wszystko jest OK tak długo, jeśli znajdujesz w tych poradach coś dobrego dla siebie. Im mocniej uda ci się skręcić w tłowiu, tym lepiej. Warunkiem jest jednak jednoczesne dociskanie przedniej nogi i biodra do maty. Mówiąc biodra, mam na myśli też, żeby ustawiać nogę zakroczną w sposób prawidłowy, czyli tak, jakbyśmy chcieli położyć całe udo na podłodze. Pamiętaj, że gdy skłonisz ciało do przodu, postaraj się zbliżyć brzuch do przedniej nogi najbardziej, jak się uda. Dociskając, pozwól, by nogi i biodra rozluźniły się pod ciężarem tułowia, bo bardzo to pomoże w rozciągnięciu, a w nim samym również bardzo pomoże ci głębokie oddychanie i świadome pozwolenie sobie na odczucie bólu. Ból fizyczny jest elementem życia w naszym ciele ludzkim, jest elementem treningu, więc nie spychaj go w podświadomość, nie próbuj unikać. W ten sposób tylko go spotęgujesz. Będąc uważnym, uważną na to, co się dzieje z tobą, zyskasz większą kontrolę, niż może ci się wydawać. Dodatkowym plusem robienia skrętów w pozycji gołębia powinno być uwolnienie od bólu pleców w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Jeśli takowe u ciebie występują, to taki mały bonus z ćwiczenia. Następne, co sobie omówimy, to wymachy prostej nogi w przód. Jest to moim zdaniem jedna z najlepszych form poprawiających zakres do kopnięć. Bo kiedy możesz podnieść nogę wysoko i masz już w miarę dostosowane biodra, to wystarczy dodać tak zwane wkręcenie tego biodra i ze zwykłego wymachu zaczyna się robić forma użytkowa, czyli faktycznie zaczynasz budować swoją broń. I jak zwykle masz co najmniej dwie opcje. Zrobić coś łatwiej, ale dokładnie lub zrobić coś trudniej, no ale dokładnie, serio. Możesz wykonać wymachy nogą prostą w kolanie, lub jeśli jeszcze tego nie czujesz i jest to obecnie za trudne, to śmiało ugnij kolano. Przyjdzie czas, że wykonasz pracę prostą nogą. Na miarę możliwości, staraj się wchodzić na palce nogi, na której stoisz. To mega ułatwi robotę z późniejszym obróceniem się na stopie, aby zadać pełne kopnięcie. Na przykład Roundhouse Kick. Albo słynny hook kick czakanorisa, czyli te tak zwane półobrotu. No ale ty dzięki tym ćwiczeniom wyrobisz się tak, że twój półobrót będzie miał 720 stopni. To jest czas na docenienie tego niesamowitego żartu słownego. I jedziemy dalej. Jak widać na filmie, noga na której stoję najczęściej ugina się w kolanie. I to jest całkowicie ok, jeśli no, nie powiedziałbym nawet, że wskazane, ponieważ to daje amortyzację i zapas ruchomości do pracy na palcach i możliwości dodania wspomnianego już skrętu bioder. Trzymaj tułów pionowo, pracuj mięśniami brzucha i pamiętaj, że to noga idzie w stronę tułowia, a nie na odwrót, bo kiedy kopiesz, musisz widzieć cel, to jest raz, a poza tym pochylanie się będzie utrudniało pracowanie nad późniejszą prawidłową techniką. To jest dwa. Jeśli się bijesz lub po prostu trenujesz jakiś sport lub sztukę walki, warto zwrócić uwagę, żeby noga kopiąca wracała do pozycji do walki. Ja tutaj pokazałem wymach nogą zakroczną, ale można też pracować nogą wykroczną wedle uznania. Wtedy wiesz czego się spodziewać po swoim ciele. No i znasz mniej więcej czas reakcji swojej nogi. I mniej więcej plus minus. Masz takie pojęcie, czego możesz się sam sama po sobie spodziewać. Wznosy nogi prostej w klęku podpartym. To ostatnia propozycja z tego zestawu, która pozwoli Ci na uruchomienie grup mięśniowych, które być może mało aktywne lub osłabione, blokują Twoją drogę do osiągnięcia postępu. Założenie jest proste. Najpierw dajesz ciału sygnał, że pracujemy w pogłębionych zakresach ruchu. Mówię tutaj w tym momencie oczywiście o poprzednich ćwiczeniach. Dajemy mu sygnał, że zwiększamy intensywność i możliwości dotyczące działania ścięgien, stawów, więzadeł i tych wszystkich struktur, które wiemy, że biorą udział w tym procederze, że tak bym to nazwał. A potem za pomocą ćwiczenia pokazywanego właśnie na filmie bodźcujesz w sposób świadomy partie ciała, które są jednymi z najważniejszych w kontekście kopania. Mówię celowo jednymi z, no ponieważ oczywiście puzzli jak zwykle jest więcej, a no wedle obietnicy, którą złożyłem na początku filmu, tutaj skupiamy się na konkretach. Zatem ustaw się w klęku podpartym, zablokuj łokcie, i lekko odpychaj się od podłogi, jakby do pozycji kociego grzbietu, no tylko że bez faktycznego wykonywania tego kociego grzbietu. Chodzi o sam fakt ustawienia obręczy barkowej i ramion, oczywiście. Oczywiście do znudzenia, powtarzam: kontroluj brzuch, wygięcie pleców. Tutaj będzie dużym błędem technicznym, bo znacznie stracisz kontrolę nad biodrem. E nie będziesz go kontrolował poprzez mięśnie, o które nam chodzi, a cała kompensacja, która się wytworzy, pójdzie no właściwie w kręgosłup lędźwiowy, a tego byśmy nie chcieli. Stopa prostej nogi ustawiona na linii z biodrem. Ruchy są dość krótkie, pulsacyjne, ale oczywiście znajdzie się urozmaicenie lub ułatwienie, ponieważ do grupy tych pierwszych, czyli do urozmaiceń, czytaj, słuchaj raczej, Utrudnień należą wytrzymania izometryczne dodane w górnej pozycji, zaraz po wznosie, ustawianie stopy pod innym kątem względem biodra lub po prostu zmiana toru ruchu. Czyli możesz przykładowo zataczać koła stopą lub próbować znaleźć inny kąt natarcia, w którym względem siebie, czyli swoich umiejętności potrzeb, znajdziesz mocniejszą lub lżejszą pracę. Jeśli chcesz natomiast dużego ułatwienia: to po prostu będzie to ugięcie nogi w kolanie i skupienie się na wznosie samego uda powiedziałbym, że to brzmi trochę jak, jakby tego podudzia nie było ale oczywiście miej na względzie, że ono jest i trzeba będzie dążyć do wyprostowania tej nogi w niedalekiej przyszłości ale oczywiście zaufaj procesowi i postaraj się, postaraj się o cierpliwość na chwilę obecną to tyle Mam nadzieję, że film ci się podobał i znajdujesz w nim coś dla siebie. Bez względu na Twoją ocenę, zapraszam do komentowania materiału, dzielenia się opinią, subskrybowania kanału i cóż, do zobaczenia tudzież usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!